10 rozbitych przy pomocy kamieni lamp, kaplica obrzucona kamieniami oraz widoczne ślady na elewacji, do tego zbite witraże i uszkodzone dachówki. To niestety efekt wandalizmu, jaki dokonano przy kaplicy Cyrenejczyka na Kalwarii Wejherowskiej. Zdewastowano dwie kaplice. Sytuację zarejestrowała kamera. Zaczęliśmy odtwarzać zapisy z monitoringu miejskiego. No i są tam pewne utrudnienia ze względu na to, że teraz jest bardzo dużo gałęzi, liści i nie wszystko było widać. Mimo to strażnicy miejscy szybko ustalili sprawców. W pewnym momencie zauważyliśmy, że przy kaplicy tej kręcą się cztery młode osoby. Jedna stoi w pobliżu tej kaplicy, a trzech młodych chłopców rzuca kamieniami w kaplicę, jak również na dach sąsiedniej kaplicy. Przybliżyliśmy ten fragment działania tych młodych ludzi. Na jednym z nich rozpoznaliśmy jednego 9-letniego mieszkańca Wejherowa, a dnia następnego ustaliliśmy kolejne dwie osoby, które brały udział w tym zdarzeniu. Wszyscy mają od 9 do 13 lat. Opiekę nad Kalwarią Wejherowską sprawuje Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, który ubezpieczył obiekty na Kalwarii. Dziś już wiadomo, że straty są kolosalne i wynoszą około 35 tysięcy złotych. Ubezpieczyciel może zatem egzekwować pieniądze od rodziców nieletnich sprawców dewastacji. Kalwaria Wejherowska w 2005 roku została zrewitalizowana. 11 milionów na rewitalizację przeznaczyła Unia, 5 milionów przeznaczyło miasto. Po rewitalizacji w 26 kaplicach zamontowane zostały systemy alarmowe. Miasto natomiast zamontowało 3 kamery obrotowe miejskiego monitoringu. Warunek był również taki, że kaplice muszą być ubezpieczone. Ubezpieczenie takie jest, ubezpieczyciel pewnie wypłaci. Zarządcy Kalwarii Wejherowskiej poniesione straty, natomiast będzie żądał od rodziców tych dzieci zwrotu tych pieniędzy, które wypłacił. Na terenie miasta znajduje się 35 kamer, które rejestrują obraz na ponad 10 monitorach, widoczny zarówno w Straży Miejskiej, jak i na Komendzie Policji. Często kamery są obrotowe, w związku z tym nie zawsze można dane zdarzenie wychwycić w konkretnym czasie. Jednak kamery zapisują obraz do 30 dni, co umożliwiło szybkie wykrycie sprawców przez Wejherowską Straż Miejską.